Gdy oglądamy nasze zdjęcia, widzimy, jak bardzo zmienia się nasze ciało. Spójrzcie na moje zdjęcia. Gdy byłam małym dzieckiem, miałam małe zmartwienia. Z czasem, jak rosłam, rosły też i one. Wraz z moim dorastaniem zmieniały się także wyzwania, jakie stawiało przede mną życie. Z czasem stałam się samodzielna. Jedną z pierwszych samodzielnych decyzji było przyjęcie sakramentu bierzmowania. Pomogło mi ono na dalszej drodze do Pana Boga. Tak jak posiłek umacnia nasze ciało, nasza dusza również potrzebuje wzmocnienia na każdym etapie życia. Bierzmowanie to sakrament, podczas którego Bóg umacnia nas darami Ducha Świętego, abyśmy byli odważni w wyznawaniu naszej wiary. Pan Jezus jeszcze przed swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem zapowiedział apostołom, że będzie prosił Boga Ojca, aby dał im Pocieszyciela, który zostanie z nimi na zawsze. Sakrament bierzmowania udziela biskup jako następca apostołów. Czyni to poprzez gest nałożenia rąk na bierzmowanych oraz namaszczenie specjalnym olejem z wygłoszeniem formuły „Przyjmijcie znamię Ducha Świętego”. W sakramencie bierzmowania Duch Święty wypełnia nasze serca. Umacnia nas i daje nam siłę, aby dochować wierności Jezusowi. Duch Święty staje się dla nas drogowskazem, pomaga nam odnaleźć w podróży przez życie dobrą drogę. Naszym przeznaczeniem jest droga do spotkania z Panem Jezusem w niebie. Gdy będziemy już dorośli, zrozumiemy, że nie ma życia bez problemów. Ważne jest, czy będziemy w stanie stawić im czoła. Czy da się jakoś uzbroić na dalsze życie? Tak, taką zbroją, która będzie broniła naszej wiary zasianej podczas Chrztu Świętego, jest właśnie sakrament bierzmowania.